Znajdź wygodną pozycję i zamknij oczy. Niech oczy odpoczną. Nawet poczuj, jak oczy są tak rozluźnione, że aż ciężkie. Skup się na oddechu. Poczuj, jak oddech porusza się do wewnątrz i na zewnątrz. Zauważ jego naturalny rytm. Twoje skupienie niech pozostaje na oddechu i na dźwiękach mojego głosu. Możesz zauważyć, jak twój oddech powoduje, że twoja klatka, twój brzuch lekko poruszają się w ekspansji na wdechu i delikatnie kurczą się na wydechu. Powiększanie na wdechu, puszczanie i zmniejszanie na wydechu. Naturalnie relaksujesz się bardziej i bardziej, zauważając ten spokojnie płynący oddech. A my schodzimy głębiej i głębiej do tej relaksacji. Wyobraź sobie pomarańczową kulę energii unoszącą się nad twoją głową. I wyobraź sobie, że ta kula delikatnie pęka. I gdy pęka, to powoli wlewa w ciebie pomarańczowy nektar energii. Ten pomarańczowy nektar wlewa się od czubka głowy w dół do całego twojego ciała, dotykając każdą komórkę i relaksując każdy mięsień, każdą kość, odnawiając każdą część twojego ciała. To trochę tak, jakby naoliwienie dla każdego stawu i odżywienie dla każdej tkanki twojego ciała. Głowa, barki, ręce, tułów, cała góra twojego ciała przyjemnie zrelaksowana. Brzuch, talia, pachwiny, ciepłe, relaksujące uczucie. Uda, kolana, łydki, w dół do kostek, do stóp, relaksując wszystkie małe kosteczki i małe stawy i mięśnie w stopach. Ciepło i dobrostan, bo czujesz, jakie to przyjemne jest być zrelaksowanym i wprowadzać swoje ciało w ten błogi stan. Wdech i wydech. Zobacz teraz oczami wyobraźni siebie jako dwulatkę, dwulatka, lub może masz w swoim otoczeniu dwulatka, dwulatkę, którego sobie teraz wyobrażasz. Zauważ otoczenie, w jakim jest twój dwulatek, gdzie się znajduje. Skup swój wzrok
i Twoje umiłowanie na tej istotce. Co ma na sobie? Jak się czuje? Gdzie jest? Powoli zbliż się do tego 2-letniego dziecka. Z sercem pełnym miłości i akceptacji. Zniż się na wysokość oczu dziecka, klękając lub kucając i powiedz do niej, do niego: jestem tu dla ciebie. Jesteś malutki, malutka. Czuję cię. Jestem tu, żeby się z tobą bawić. I może chcesz się pobawić ze swoim 2-latkiem. Może gilgotki, czy akuku, czy wchowanego. Daj się prowadzić przez tę zabawę dziecku. Jest pomiędzy wami taka więź, że rozumiecie się bez słów. Po zabawie przytul swojego 2-latka, swoją 2-latkę i poczuj, jak wtapiasz się w jego emocje, w jej emocje, w tę niewinność, chęć do zabawy, radości i przyjemności. Może sama, sam dzięki temu staniesz się bardziej świadoma, świadomy swoich emocji, twojej słodkości, wrażliwości, kreatywności. Wczuj się w tę energię. To jest część ciebie. Wrażliwość, figlarność, żartobliwość, czysta radość bycia żywym. Czuj, że ta radosna podróż się rozpoczyna. Kreatywność rośnie i rośnie i czuję, że radość wyobrażania sobie wszystkiego, co możesz z tą kreatywnością zdziałać, stworzyć. Otaczają cię osoby chętne do wspólnych żartów, zabawy i cieszenia się życiem. Weź wdech i wydech. Pozostań tu jeszcze chwilę w ciszy, a ja dziękuję za wspólną prowadzoną medytację. I do zobaczenia kolejnym razem na macie.